me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío. Reżyseria. Odcinek 20. Matilde. Matilde. Nie liczę, że mnie zrozumiesz. Ale doceniam twoją lojalność wobec mojego brata i tej ziemi. Znajdę sposób, żeby to wynagrodzić i tobie, i Lazarowi. Rekompensa? Nie chcę pańskich pieniędzy. To, co kochałam, pański brat zabrał do nieba. Kiedy mówiłeś o zerwaniu z przeszłością, miałeś też na myśli Renatę i Robertę? Zrezygnujesz z zemsty? To kołdra z państwa sypialni. Była w pokoju gościnnym, bo pan tam spał. Tak. Chciał poczytać, a mnie przeszkadzało światło. Schowaj ją w garderobie. Dobrze, ale pan prosił, żebym posłała mu tam łóżko i zaniosła piżamę. Nie. Pan zostanie tutaj. Kupię sobie maseczkę na oczy, żeby nie raziło mnie światło, kiedy będzie czytał. Zapomnij o tym, co powiedział. Nie zanoś niczego do gościnnej sypialni. Dobrze, proszę pani. Przyjmuję zaproszenie. Spotkamy się o 21:00 w barze Kłamczucha. Logistyka prosi o sprawdzenie numeru polisy ładunku, bo mógł się zakraść błąd. Możesz to zrobić? Teraz nie mam do tego głowy. Ty nie możesz, Adriany nie ma. Wiedziałem, że kiedyś padnie na mnie. Dlaczego zgodziłeś się na spotkanie? Z powodu Matiasa? A może dlatego, że intryguje cię tak samo jak ty mnie? Możesz być spokojna. Rachunek został zapłacony. Jestem bardzo wdzięczna. Chciałam wykorzystać pożyczkę od firmy na pokrycie kosztów operacji, ale pan już zapłacił i nawet przyniósł mamie kwiaty. Prosiłaś, żebym coś zrobił, by mama nie straciła chęci do życia. Jak na razie, poza kupieniem kwiatów, nic nie przyszło mi do głowy. Będzie zaintrygowana kwiatami od anonimowego przyjaciela. Cieszę się, że się śmiejesz. Muszę być silna. Jestem bardzo wdzięczna za to, co pan dla mnie robi, dla mnie i mamy. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co. Trzymaj się. Przyjdź prędko. Dopiero wieczorem? Zdawam sobie sprawę, że nie miałam okresu. Kup mi test ciążowy i przyjdź jak najszybciej. Połącz. Renato, jak się masz? Dobrze, a ty? Cieszę się, bo zawarłem bardzo ważną umowę. Gratuluję. Chciałbym to z tobą uczcić, ale wyraziłaś się jasno w tej kwestii. I tak ci gratuluję. Dzięki. Miałem dziś przyjechać do stolicy i zadzwonić do ciebie. A co, nie możesz?
Nie. Muszę załatwić kilka spraw związanych z tą umową. Zobaczymy się za parę dni. W porządku. Kontrakt jest gotowy. Podpiszemy go, kiedy przyjedziesz. Robienie z tobą interesów to czysta przyjemność. Zaproszenie do odwiedzenia mojej hacjendy wciąż jest aktualne. Pamiętam o tym. Umówimy się na jakiś termin. Obiecuję. Zadzwoń, kiedy będziesz miał przyjechać. Powodzenia. Adios. Myślałem, że cię nie ma. W oknach było ciemno. Nie chciało mi się zapalać światła. Rozmyślałem. O haciendzie? Podjąłeś decyzję? Nie chcę się kłócić, zwłaszcza z tobą. Ja też nie. Dlatego kupiłem bilet do Meridy. Lecę rano. Uwierz mi, nie mogę zatrzymać tej haciendy. Wiem, cierpienie zagłusza wszystko, nawet zdolność logicznego myślenia. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy nie będziesz żałował tej decyzji. Chcesz zabrać te meble do pięknej? To co z nimi zrobimy? Sprzedamy albo wynajmiemy dom z meblami. Na pewno chcesz, żebyśmy się przeprowadzili do pięknej? Oczywiście. Człowiek na moim poziomie powinien mieszkać w haciendzie. Jego żona również. Hacienda jest tak daleko od miasteczka. Tutaj mam kościół, rynek, targ. A z pięknej trzeba dojeżdżać samochodem. Będziesz nim jeździła. Nie umiem prowadzić. No to się nauczysz. Poza tym każdy pracownik zawiezie cię dokąd zechcesz. Zatrudnię liczną służbę, żebyś żyła jak królowa. Nie będziesz musiała gotować, prasować. To co będę robiła? Co tylko zechcesz. Możesz na przykład haftować. Staniesz się prawdziwą damą z wyższych sfer. Nie zależy mi na tym. Ale mnie zależy. Zrobisz, co każę. Dobrze, ale chciałabym zachować w pięknej dotychczasowych pracowników. Nie ma mowy. Wszyscy, razem z Matildą i Lazarem, zostaną zwolnieni. Koniec, kropka. Może pan Hieronim nie będzie chciał rzeczy brata. To ja je wezmę. Po co? Niektóre oddam biednym. Inne zostawię sobie na pamiątkę. Siostrzyczko, nie płacz. Zrobiliśmy, co w naszej mocy. Z Bożą pomocą znajdziemy dobrą pracę. Żaden szef nie będzie tak dobry jak Rafael. Nareszcie. Nie mogłam wcześniej. Ile ci się spóźnia? 2 tygodnie. Jeśli zaszłaś w ciąży, to z Rafaelem. Dawaj. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oiga, ¿qué cree?
Wciąż nic nie wiem o twoim przyjacielu. Mówi się trudno. Umówiłam się z kimś innym, ale jeszcze nie przyszedł. Może utknął w korku. Są okropne. Napije się pani czegoś? Lampkę czerwonego wina. Zaraz przyniosę. Seniorita, której pan szuka, jest w barze Kłamczucha. Właśnie wszedłem. Już ją widzę. Dzięki. Adriano? O, przepraszam, Renato. Myślałam, że wystawisz mnie do wiatru. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Zresztą przyszedłem, bo masz dług wobec mnie. Jaki znowu dług? Mówi się, że złodziej, który okrada złodzieja... Ty, durniu. Jestem durniem, bo uwierzyłem w twoje kłamstwa. W takim razie ta rozmowa nie ma sensu. Mylisz się. Dług został spłacony. Teraz możemy porozmawiać. Puść. Jeśli odejdziesz, nie będzie innej okazji do wyjaśnień. To ty prosiłaś o spotkanie. Jak śmiesz mnie tak traktować? Więc pokaż swoje prawdziwe oblicze. Przyszłam wyjaśnić nieporozumienia. Porozmawiajmy, jeśli nie uciekniesz jak zawsze. Jesteś w ciąży. Spodziewasz się dziecka Rafaela. Tak, jestem w ciąży. Co zrobisz? Powiesz o tym Rafaelowi? Jasne, że nie. A dlaczego? Rodzice musieliby go zaakceptować. Lepsze to niż być samotną matką. Nie będę samotną, ani matką, ani mężatką. W ogóle nie będę matką. Usuniesz ciążę? Nie mam wyjścia. Nie zmarnuję sobie życia. W dodatku przez faceta, który mnie rzucił. Ale to twoje dziecko. Ono żyje w tobie i nie możesz go zabić. Mam prawo decydować o swoim życiu i robić to, na co mam ochotę. Zastanów się. To bardzo ważna decyzja. Uspokój się. Jeśli chcesz, pojadę z tobą do haciendy Rafaela. Niech odpowiada za to, co zrobił. Nie będę się zastanawiać. Nie chcę tego dziecka. Mówmy szczerze. Po to tu jestem. Mam wiele wątpliwości. Ja też. Nie wiem, dlaczego ciągle napotykam cię na swojej drodze. Ja też nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć. Co robiłaś tu w barze? To prawda, że groził ci napad i dlatego mnie pocałowałaś? Przysięgam. Po co przyszłaś? Umówiłam się z przyjacielem. Jakim? Mów prawdę. Przyjacielem, który pracował kiedyś w koncernie Monterubio. Ojciec miał w stosunku do niego wiele planów, ale on złożył wymówienie i odszedł. Dokąd? Nie wiem, ale ostatnio pojawił się w moim gabinecie. Po co przyszedł? Powiedział, że chce zrobić niespodziankę i mnie, i mojej rodzinie. Jaką? Nie wiem. Potem zadzwonił do mnie i umówił się tutaj. Był jakiś dziwny. To było wtedy, kiedy cię tu spotkałam. Nie przyszedł i nigdy więcej go nie widziałam. Usiłowałam go odnaleźć, ale zapadł się pod ziemię. Jak ma na imię? Rafael. Jak dalej? Gutierrez.